Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony 352 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Serca z Kamienia. Jak widzicie, mam tutaj mały problem pod tytułem umieram, bo ogólnie walczyłam z tym upiorem i trzeba przyznać, że ta walka była naprawdę straszna. Zajęło mi to naprawdę dużo czasu, a tymczasem już możemy przejść. Tu miała być Iris. No, leży ktoś na łóżku. Zbadaj szczątki leżące na łóżku. No, czyli cóż. Gdybyśmy nie znali Olgierda, to pewnie bym powiedziała, że umarła ze starości, ale raczej ze starości umrzeć nie mogła, bo była zbyt młoda. Zanim zobaczę te szczątki, to sobie tutaj wezmę rzeczy. Znalazłam ozdobny kontusz i to wygląda, jakby należał do Olgierda. Portret Iris i Olgierda. Już go widzieliśmy. I co? I na razie nie wyjdę? Ej, mogę wyjść, ale na razie nie będziemy wychodzić, tylko zróbmy swoje zadanie. To musi być ona. Zaraza. Chciałeś ją zobaczyć. Oto jest. Człowiek powinien ważyć słowa, gdy wypowiada życzenie. Łatwiej uniknąć rozczarowań. To jakieś żarty? Czemu od razu nie powiedzieliście, że nie żyje? Nie pytałeś. A dlaczego nikt jej nie pochował? My nie potrafimy. A klucznikowi jeszcze za życia kazała trzymać się z dala od siebie. W jaki sposób umarło? Nie widzę ran ani śladów walki. Serce jej pękło. Znaczy co? Zawał? Nie, po prostu pękło. Ciężko mi w to uwierzyć. A jednak tak właśnie było. Któregoś dnia Iris zamknęła drzwi frontowe na klucz. Położyła się tu i umarła ze smutku i samotności. Im dalej w las, tym bardziej się zastanawiam. Czemu mi w ogóle pomagacie? Wezwano nas, byśmy służyli Iris von Everetz. Nasza pani umarła, ale to niestety nie zwalnia nas ze służby. Rozumiem. Chcecie opuścić to miejsce. I te ciała. Dziwisz się? Nie. Wcale. Jej duch jest niespokojny. Gniewny. Atakuje intruzów. Wiecie czemu? Pani von Everetz ma za sobą ciężkie przeżycia. Odwykła od gości i nie przepada za ludźmi. Nie słyszy nas. Wychodzi na to, że muszę porozmawiać z duchem Iris. Nie jest łatwo dotrzeć do naszej pani. Przepełnia ją złość i gorycz. Mam swoje sposoby. Żeby nawiązać kontakt z Iris, muszę wpierw pochować jej ciało. Ale cmentarzysko klucznika nie wydaje mi się odpowiednim miejscem. Za dużo tam krwi, strachu. Lubiła spędzać czas w ogrodzie przed domem. Więc może tam. Czekaj. Weź ten klucz. Otwiera drzwi frontowe. Dobry piesek. Dobra, znajdź odpowiednie miejsce pochówku na pochówek Iris. Geralt, gdzie ty idziesz, powiedz mi, chłopie? Ale tam na górze jeszcze coś było. Cholera, mi już postać zlazła na dół. Musimy tam wrócić, bo mi to nie da żyć. Nie tędy. Się pomyliłam w ogóle. Dobra, fajnie, cudownie. To było tutaj. I tutaj, wiecie, tam może być coś ciekawego, a nie żeby coś. O ile w ogóle będę w stanie tam wrócić. Widzę, że jestem, także... W porządku. Iris sobie dalej tutaj leży. A my możemy przejść przez te drzwi jeszcze. A nuż coś tutaj ciekawego jeszcze znajdę. Chociaż jak na razie widzę, że niezbyt. Ale wiecie, warto sprawdzić,
Dobra. O, jeszcze coś tutaj było. No, parę takich pierdół, ale jednak może się przydać. No to co, przejdziemy się i spróbujemy ją pochować. Trochę brzmi to co najmniej dziwnie. Ale przynajmniej mamy teraz dostęp do frontowych drzwi. To jest na pewno na jakiś plus. Pięknie. To co, może sprawdzimy najpierw tutaj, to miejsce najbliżej. Chociaż wygląda, że gra mnie tam prowadzi, także sprawdźmy najpierw inne. Iris von Everett lubiła kwiaty. Ale nie chciałaby ich zniszczyć. Dobra, to co, będziemy sprawdzać sztalugę jeszcze, tak? To miejsce będzie chyba odpowiednie. Tak. Lubiła tu malować. Czy pani von Everett miała jakieś oczekiwania? Jak chciała być pogrzebana? Czuła strach przed śmiercią i bała się, że nikt nie zadba o jej pochówek. Nie powie dobrego słowa. W takim razie ja spróbuję. Nie znałem Iris von Everett i niewiele mogę o niej powiedzieć. Los chciał, że jej szczątki składa do grobu nieznajomy. Czasami los plącze nam ścieżki, a życie staje się ciężkie, nie do zniesienia. Po śmierci każdy zasługuje na wytchnienie. Podpisałaś ten szkicownik swoim imieniem. Może chciałabyś, żeby był pogrzebany razem z tobą. Wy dwoje, macie jakieś ostatnie słowa dla swojej pani? Nie dbamy o ludzkie obrządki. Wierzymy, że uczyniłeś wszystko zgodnie z waszym zwyczajem. Szczątki zostały pogrzebane. Spróbujmy ją wezwać. Duchu niespokojny, złożyłem twe kości. Zapomnij o gniewie, zapomnij o żalu. Okaż swe oblicze. Wybacz, że wyrywam cię z twojego świata. Muszę cię o coś... Mam iść za tobą? Dobrze. Co to za miejsce? Namalowany świat. Dzieło Iris von Everett. A jak wy tutaj trafiliście? My istniejemy w obu światach równocześnie.
dziwne miejsce. Wyśniła je Iris von Everetz. Za życia istniał tylko w jej umyśle. Po śmierci nabrał realnych kształtów. Trudno w to wszystko uwierzyć. Lepiej dla ciebie, żebyś uwierzył i miał się na baczności. Namalowany świat bywa niebezpieczny. Wszystko pięknie, ale gdzie Iris? Obudziłeś ją tylko na chwilę. Jeśli chcesz porozmawiać, musisz wyrwać ją ze snu na dobre. Tylko jak? Jesteś tropicielem, prawda? Przyglądałeś się śladom. No i? To świat złożony z zatartych wspomnień. Nasza pani pragnie wymazać je z pamięci, ale nie może. Znajdź je, napraw, przywołaj lęki, które dręczą Iris von Everetz, a potem je zniszcz. Łatwo powiedzieć. Okej, okay, szukaj wspomnień Iris von Everetz i znajdź sposób, by je obejrzeć. No dobra, spróbujmy. O, dobra, to mnie bije. To ja podziękuję. No, widmo mamy. Widmo arachnomorfów? Poważnie? Wow. Ale mnie zżerają. Na szczęście nie zadają mi dużych obrażeń. Mielibyśmy problemy, gdyby było inaczej. Jezu, ja mam znowu miecz zepsuty. Ja nie wiem, jak to działa po prostu. A w ogóle, muszę wam coś powiedzieć. Zaklinałam sobie ogólnie miecze, więc no, mamy tutaj ogarniętą rzecz. Chciałam, żeby były większe jakieś obrażenia, także no dlatego. Wróciłam się po prostu do zaklinacza i ogarnęłam temat. Muszę coś poradzić na te psujące się bronie, bo to jest naprawdę bardzo dziwne. Szukaj wspomnień. Na twój zły dzień. Dobra, mamy kolejne widma. Właśnie, bo ja też sobie w sumie umiejętności zmieniłam, więc wypadałoby wrócić może do młynka. Postać. Nie potrzebujemy tego, za to potrzebujemy młynka. Szczególnie na te dziadostwa. Dobra. Okej, słyszę dalej potwory, także... jestem w stanie je pokonać tutaj. Dobra, może by tak wyśmienitą jaskółkę sobie dać. Dobra, bo ja nie mam czasu na was. Chodźmy. No, więcej was matka nie miała. Dobra, lecimy. I do widzenia. Spróbujmy dostać się do środka. Rozumiem, muszę znaleźć kluczyk. No dobra. Okej. Jeszcze jedno tutaj gdzieś było. Okej. Tu mamy jedno wspomnienie. Olgierd i jego żona wyglądają jakby zamarli w ruchu. I jedno ze wspomnień. Jest zatarte, niekompletne. Musisz je naprawić. Okej, naprawić, czyli coś muszę im dać, tak? Tu coś jest.
Welon ślubny? Welon ślubny. Coś innego jeszcze też tu leży. Bukiet kwiatów. Resztki od świętych dekoracji. I kieliszek. Kieliszek. Taki sam jak ten, który trzyma Olgierd. No to chyba panienka potrzebuje kieliszka, nie? Pasuje jak ulał. Twoje zdrowie, żono. I twoje, mężu. W moich stronach nowożeńców wita się chlebem i solą, ale póki co jesteśmy sami. Nie potrzebuję nikogo innego oprócz ciebie. Chciałabym, żeby ta chwila trwała wiecznie. Zobaczę, co się da zrobić. A póki co, chodź, pokażę ci dom. Dobrze, tylko wiem, że to głupie, ale on tak długo stał pusto, a ja... Boisz się pająków, wiem przecież. Pozbierałem je wszystkie i wyrzuciłem do ogrodu. Mój rycerzu, zadbałeś o wszystko. Aha. Mamy pierwszy z koszmarów Iris. Wielką mamuszkę. Do widzenia, pani. Oj. Niedobrze jest. Szczególnie, że te małe dziadosowne mi przeszkadzały w walce z matką. Bo ona coś czuje, jest jadowita. Niestety jej nie trafiłam. No, już mnie chce opluć. O, jeszcze tego uniknęła jakimś cudem. O, jak ładnie weszło w nią podpalenie, to było już, wiecie, miodnie. Medalion drży. To zjawa? Co to jest? Nie. Koszmar. Lęk, który nabiera kształtów, z którym będziesz musiał się zmierzyć. Ohoho, pięknie. Dobra, szukaj wspomnień Iris. Chodźmy do domu. Podejrzewam, że nie mogę tutaj nic zbierać. Mogę tutaj rzeczy zbierać? Nie, nie mogę. No właśnie, tak myślałam. Znowu sen o przeszłości. Pewnie też niekompletny. No jasne, że niekompletny. I prawie taki sam jak scena na obrazie. Castel Ravello. Wino z Toussaint. Drogie. Okej, nie zabieramy tego? No to nie. A, musimy zrobić odbicie lustrzane. Na ożywienie wspomnienia musimy znaleźć sposób. No jasne. To spróbujmy coś zrobić. Srebrna nitka, perły. Ta lalka musiała kosztować fortunę. Jaka lalka? Wystawny obiad. Chcieli zaimponować gościom. Okej, okay, tutaj jeszcze jest coś do zbadania koło tego gościa. Żona Olgierda lubiła kwiaty. Sądząc po ornamencie, to mogła być jej szczotka. Dobra. To co, szukamy może czegoś? Tutaj raczej już wychodzimy poza obszar, więc nie. Tu jest zamknięte. Tutaj jest ten obraz, ale co mi to daje? No na piętrze może być coś jeszcze. No, nie do końca. Nie wiem, czy ja muszę coś komuś dać. Moment. Musimy podpalić na pewno dwa świeczniki. Na
Na obrazie były zapalone, ale to nie wszystko. Jeszcze jeden był zapalony. Co jeszcze? Ten nie był zapalony. Sprawdźmy jeszcze raz. Tak, te dwa były zapalone. I co dalej? Kominek też był zapalony? Tak. Córuś, wszystko dobrze? Blada jesteś jakaś, niewyraźna. Nie, wszystko w porządku. Opowiadaj lepiej, co u was. Tak się cieszę, że was widzę. Tylko czemu dziadkowie nie przyjechali? A wiesz, droga daleka, wyboista. Pewnie nadal nie chcą mnie znać. A to co? Przywieźliśmy rzeczy, Iris. Trochę ubrań, szczotkę do włosów, ulubioną lalkę z dzieciństwa. A, i jeszcze to. Dla ciebie. Weksle? Trzeba było wykupić twoje długi, żeby wstydu dla rodziny nie było. To miło, że mama i tata pamiętali o mnie. Olgierdzie. No i widzisz, jaki on jest? A przestrzegaliśmy cię przed ślubem. Zbir i prostak, który otacza się hołotą. Nie boisz się mieszkać pod jednym dachem z tymi zbójami? Okej, zaatakowała mnie zjawa. Co to jest, widmo Olgierda? No to wychodzi. Coś ma problem z bronieniem się. Dobra, drzwi się. Chodźmy za nim. Znowu ty. Nie podoba mi się to miejsce. Obmycia rąk. Ślady krwi. Że co? Moment, halo. Za szybko chyba. Tu zamknięte. Dobra. Tutaj też jest zamknięte. To chyba musimy iść na górę. Sprawdźmy to. Małżeńska sypialnia. Aha, dobra. Tu mogę Okej, trochę dużo tych rzeczy jest, nie sądzicie? Tu jest Olgierd, moje ręce. Zakrwawiony ręcznik. Ręcznik poplamiony krwią. Ktoś nie domył rąk w misie i pobrudził go przy wycieraniu. Lampka nocna. Knot prawie się wypalił. Dobra, dalej. Koszula nocna. Koszula nocna. Wygląda na nigdy nie noszoną. Interakcja. To chyba nie to. Ja chyba muszę mu dać ręcznik. Która godzina? Późno już. Śpi. Znowu siedziałeś całą noc w gabinecie. Co ty masz na rękach? Nic takiego. Ubrudziłem się. Czy to krew? Skaleczyłeś się? To plamy z atramentu. Pisałem listy. Wiesz co? Wybieram się niebawem do Oxenfurtu. Może pojedziesz ze mną? O, cudowny pomysł. Wycieczka dobrze zrobi nam obojgu. W takim razie postanowione. Chodźmy spać. Jestem zmęczony. Teraz na pewno nie usnę. Nie ma mowy.
Chodź, dokończę twój portret. Dobra, czyli co, jeszcze jedna część wspomnienia? Kolejne zatarte wspomnienie. Tak. Dobra, jest Olgierd. Tutaj coś jest. Kielich. Tutaj coś jest. Misa z owocami. Świeże. Jakby dopiero co ktoś spryskał je wodą. I tu jest portret Olgierda. Namalowała Olgierda. Ale obraz różni się szczegółami. Coś jest nie tak. Kompozycja martwej natury musi pewnie być taka jak na obrazie. Dobra, wybierz miejsce dla kielicha. No, dawaj. Po środku z prawej. Dajmy z lewej. Tu? Tylko wiecie co, bo ja nic nie widzę już. Nadal coś nie tak. Aha, bo ja to muszę hurtem zrobić? Jak to? To jeszcze raz. Kielich jest po środku, winogrona po lewej, jabłka po prawej, tak jakby. Kompozycja. Dobra, kielich. Na środku. Może z tej strony. Dobrze, dla jabłuszek. Jabłka były po prawej. To idzie tu. I winogrona były po lewej. Chyba pasuje. Wreszcie. Wszystko jest tak jak na obrazie. A uśmiechnij się trochę szerzej. O tak. Miałeś się uśmiechnąć, nie szczerzyć zęby. Nie, dalej źle. Uśmiechnij się tak, jak wtedy, kiedy ojciec zgodził się na nasz ślub. Proszę. Nie ma z ciebie żadnego pożytku. No przecież widzę, że coś cię gryzie. Muszę jeszcze trochę popracować. Znowu? Olgierd, obiecaliśmy sobie, że nie będziemy mieli przed sobą żadnych tajemnic. Wybacz, nie chcę o tym rozmawiać. Olgierdzie. Olgierdzie! No, tędy nie przejdę. Cholerstwo. O! No, teraz mam trzy widma do pokonania. Dobra, spróbujmy zrobić. Wow, ale oni mnie ranią, to widzieliście? Mi się tak właśnie wydawało, że oni mi zadają takie obrażenia. Nie byłam pewna. Okej. Okay. Hej no, a ich nie było dwóch? Troje maksymalnie? Skąd to jeszcze jedno widmo? Nagle jest ich pięć. Jak to działa? Nie rozumiem. Dobra, kolejne widmo. Okej, okay, to wszyscy. Tędy nie przejdę. Okej. Okay. I kolejna scena. To pracownia mistrza von Everetz. Tutaj zgłębiał arkana sztuki. Sztuki? A ten pentagram to co to jest? Świeca. Pakt krwi albo obecnych... Pakt krwi albo o obcych obecnościach.
Sprowadzenie przybysza na ten świat wiąże się z wielkim niebezpieczeństwem, obojętnie czy jest wolnym duchem, czy posiada przeznaczonego mu nosiciela. Przybysz może wyrwać się na wolność i poczynić wielkie spustoszenie. Z tej przyczyny należy sprowadzić go wewnątrz koła i tam uwięzić. Okrąg koła nie może zostać przerwany, linię trzeba kreślić, pewnie dzierżąc kredę w dłoni, ponieważ linia może zostać zadeptana, bądź to na skutek wypadku, bądź zwodniczych wpływów przybysza. Na okręgu trzeba pozostawić dodatkową barierę w postaci zapalonych świec z pszczelego wosku. Ustanowią one wyraźną i nieprzekraczalną barierę dla przybysza. Nie podoba mi się to. Księga o paktowaniu z demonami. Kawałek kredy. Krew. Pewnie do praktyk magicznych. No ten nam nic Olgerd nie mówił. Zimą dwór był naprawdę ponury. Niczym teraz, Geralt. Dobra. Tu coś jeszcze jest, zanim ten pentagram zbadam. Między światami. Bramy tajemnic? Między światami. Biblioteczka okultysty. Pośród bytów zamieszkujących sfery zewnętrzne, duchy żywiołów należą do najbardziej obcych naturze ludzkiej. Mają one własną wolę i są rozumne, choć nie w takim sensie, w jakim rozumni są ludzie, ale nie sposób przeniknąć ich zamiarów. Z najpotężniejszymi duchami żywiołów, to jest geniuszami, rozmawia się bardzo trudno. Tylko prawdziwi mistrzowie magii posiedli tę sztukę, która wymaga długich studiów i ryzykownych eksperymentów. Jednak nawet najbieglejsi w sztuce magicznej nie potrafią nic więcej, niż zmusić geniusza do posłuszeństwa siłą i mimo jego niechęci nakłonić go do wykonania zadania. Mówi się, że czarodziej Stamelford przesunął kiedyś z pomocą Dao górę, która zasłaniała mu widok z wieży. Jednak nawet on nie potrafił nakłonić geniusza do swobodnej współpracy czy udzielania rad, bowiem umysły tych istot są dla nich nieprzeniknione. Dla nas nieprzeniknione. Pentagram do spętania przyzwanej istoty. Linie są wytarte. Trzeba kredy, żeby je poprawić. Potem ustawić świeczki. Czarna magia. Powinno wystarczyć. Teraz świeczki. Okej, na wierzchołkach, okręgu. Na pewno na wierzchołkach. A gdyby tak... nic z tego. Naprawdę? Może w ten sposób. Coś widać poknociłem. Jakim cudem? To może tak. Wracaj! Musimy porozmawiać! Zostaw mnie! Chcę być sam. Nie tym razem! Wracaj natychmiast! Daj mi spokój. Po prostu chcę popracować samemu. Soba kamisa jada, soba kamisa aberasas. Jakich jeszcze zaklęć mam użyć? Próbowałem już wszystkiego. Chcę rozwiązać naszą umowę. Przybądź! Psiakrew! No cholera. Do mnie! Gaście pożar! Okej. Zamknięte. No jak to niemożliwe? Obraz? Tak, obraz.
Masakra, wam powiem. Zaraz, sam środek burzy śnieżnej. Muszę się schronić w środku. Poważnie? Nic to nie daje? Okej. Okay. Olgierd nie wpuścił ich do środka. Zamarzli. O, w dupę. Co teraz? O kurczę. Olgierd, Iris i jej ojciec. Dobra, kolejne wspomnienie przed nami. Coś tu leży. Kontrakt ślubny. Kontrakt ślubny zawarty między Iris a Olgierdem. Intercyza przedmałżeńska. My, niżej podpisani Iris Bilewic i Olgierd von Everett, wyrażamy zgodę na małżeństwo i na wszystko, co spisano poniżej. Niniejszym przysięgamy na bogów i wszystko, co dla nas święte, że będziemy darzyć się szacunkiem i respektować wzajemnie swoje życzenia oraz opinie. W razie rozstania zostaniemy przy swojej własności, którą wznieśliśmy do wspólnego majątku, a ponadto zatrzymujemy prezenty otrzymane od współmałżonka w czasie trwania małżeństwa. Dochody, jakie otrzymamy, wydamy według swojego uznania i woli, a na wspólne utrzymanie będziemy łożyć po połowie. Podpisano Iris Bilewic, Olgierd von Everett. Dobra. Chyba wtedy zaczął palić. Kubek. Kufel do piwa. Ale pita z niego wódkę, osuszona do ostatniej kropli. To chyba nie to. To co, ten palił? To chyba nie to. To może kufel. A więc tak umilał sobie długie zimowe wieczory. A ty masz ten akt, tak? Kontrakt musiał trzymać ojciec. Nadto stoi, że Iris należy się szacunek, że będziesz liczyć się z jej życzeniem i zdaniem, a... Do rzeczy, tato, bo stracę cierpliwość. Proszę bardzo, na prośbę Iris zrywam małżeństwo. O! Mówiłaś, że będziesz przy mnie aż do śmierci. I słowa dotrzymałam. Bo Olgierd, którego znałam, przestał już istnieć. Nie tak łatwo zrezygnować z danego raz słowa. Wierz mi. Zostaniesz tu na zawsze. Dość tego! Nie będziesz nam rozkazywał, ty! Ojcze! Ojcze! Nie! Służba! Zabrać mi to ścierwo i trupojadom na żer rzucić. O kurde, dobra. Witam, trupojady. Pokonaj zjawy. Dobra. Masakra. Oczywiście mam znowu miecz zepsuty, bo przecież dlaczego by nie? Von Everett przestał być człowiekiem. Wciąż kochał żonę. Nie, jedynie pamiętał, że powinien ją kochać. Chodźmy na górę. Kurczę, tragedia, naprawdę. Kolejna zjawa. Co to jest, do cholery jasnej? Pamiętam. Spędzaliśmy tu we trójkę dużo czasu. W milczeniu. Zajmijmy swoje miejsca, tak jak kiedyś. A ty zrób resztę. Co do cholery? Dlaczego tutaj jest klucznik? Ja pierdolę, nie? Zadrapania od kocich pazurów. No, cóż. Żadnych innych nakryć na stole. Boże, kochany, przecież to jest jakiś żart. Niewielka miska, jak do zupy. Duża gliniana miska.
Dobra, tutaj coś jeszcze jest. Praca. Ślady sierści. Pasuje jak ulał. Coś jeszcze muszę tutaj zrobić? Okej, okay, dobra. To coś sprawdźmy. Pomyliłem. Tu jest kotek, więc tu będzie mała miska. Sam raz. A tu jest piesek. Więc tu będzie duża miska. To chyba twoja miska. Naprawdę jedliście z tych misek? Oczywiście, że nie. Mówiłam ci, już nie jesteśmy zwierzętami. No ale klucznik i tak je przynosił. Takie dostał polecenie. Kolejne monstrum. Prosiłam cię już, żebyś z tym skończył. Tych dwoje to i tak za dużo. Kot i pies są do towarzystwa. A on będzie cię strzegł i zadba o dom, cokolwiek się stanie. Jeszcze niedawno chciałam wiedzieć, co siedzi w twojej głowie. Zastanawiałam się, czy mogę ci pomóc. Teraz już nie obchodzi mnie, co myślisz i co czujesz. Ja nie czuję już nic. A ja nawet nie wiem, czy wciąż cię nienawidzę. Wyjdź, Olgierdzie. Nie chcę cię już oglądać. Olgierd von Everec nie rozumiał, że nigdy nie będziemy w stanie go zastąpić. Jego widmo kładzie się cieniem na każdym wspomnieniu pani Iris. Zbliżamy się do końca wędrówki. O, tak, zbliżamy się do końca. Największy lęk Iris von Everec. Dobrze, moi drodzy, skoro zbliżamy się do końca tej wędrówki, to na tym sobie też zakończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, do subskrypcji, do komentarza. Ja lecę montować dla was ten materiał i w kolejnym poznamy największy koszmar Iris von Everec. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!